Wczoraj w naszym mieście, w jednej z restauracji, miała miejsce, można powiedzieć, wigilia, bo oprócz opłatka też był posiłek, były dania. Wigilia dla bezdomnych z naszego miasta. I na początku przemawiał pan prezydent i jeden z tych bezdomnych, który siedział blisko, coś tam do niego zagadywał, tak go troszeczkę uszczypliwie, tak jakby chciał mu trochę przerwać, ale mówił do niego per ty, tak bardzo śmiało. Nie wiem, może się znali z lat szkolnych, jeden jest prezydentem, drugi jest bezdomnym. Nie wiem, nie miałem czasu dopytać, bo śpieszyłem się na pogrzeb. Ale w pewnym momencie prezydent go poprosił, żeby się troszeczkę uspokoił, to się uspokoił. I później przyszła kolej na mnie, żebym przeczytał Ewangelię. I czytam Ewangelię o tym, że Jezus się rodzi. Że za czasów Cezara Augusta był spis. Józef i Maryja udali się, żeby dać się zapisać. I w pewnym momencie porodził się z Maryi Jezus. I ten bezdomny, słuchając tej Ewangelii, zaczął płakać. Ukląkł, zaczął bić się w piersi. Moja wina, moja bardzo wielka wina. To było tak w stronę troszeczkę prezydenta, troszeczkę właścicielki tej restauracji. I ona powiedziała, niech pan wstanie. I w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że on przyjął słowo Ewangelii, że to słowo dotknęło jego serca, że zadziałało, zagrało w jego sercu. I to jest bardzo ciekawe, bo tam w tej Ewangelii nie było pokutuj, pokutuj, wyznawaj swoje grzechy. Tam była dobra nowina, że Jezus się rodzi. Dobra nowina miłości Bożej. Ale kiedy doświadczamy miłości Bożej, widzimy, co w nas nie jest miłością. I on to prawdopodobnie zobaczył. I dlatego popłynęły łzy. Bo ta dobra nowina o Bożej miłości zadziałała w jego sercu. I pragnął oddać grzech Jezusowi. Mówię o tym, dlatego że dziś też czytaliśmy dobrą nowinę. Nie wiem, nie patrzyłem, ale domyślam się, że nikt z nas nie zaczął płakać, kiedy słuchał Ewangelii. Że nikt z nas nie ukląkł, nie zaczął bić się w piersi. To, co się wczoraj wydarzyło w przeciągu 10 sekund, nam czasami zajmuje długie lata, żeby usłyszeć Słowo Boże, żeby przyjąć Bożą miłość, żeby uznać swój grzech, oddać go Jezusowi. W dzisiejszej Ewangelii właśnie o tym jest mowa, o Słowie, że tym Słowem, które było na początku, jest Jezus. Co to znaczy, że na początku? To znaczy, że od zawsze, od wieczności. Tu nie chodzi o to, że na początku świata, chociaż to też, ale po prostu Słowo Boga jest od wieków na wieki, ale też przez Słowo Pan Bóg stworzył świat. I może brakuje nam takiej postawy tego człowieka bezdomnego, który otwartym sercem przyjął Ewangelię. Ale może pierwszym krokiem do takiej postawy będzie przynajmniej ciekawość. Czasami słuchamy te same teksty co roku Ewangelii z pewnym znudzeniem. Na początku było Słowo o Bogu, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I sobie myślimy, no gdzież już to słyszałem? Ale gdybyśmy podeszli z takim zaciekawieniem, że minął rok, ja jestem troszeczkę dojrzalszy, troszeczkę może więcej wiem, rozumiem, troszeczkę więcej przeżyłem. I to są kolejne święta. I z jakby inną dojrzałością, też w dziedzinie duchowej, spojrzeć na te same teksty. Bo Słowo Boże rośnie razem z czytającym. Im ktoś z nas jest dojrzalszy, więcej wyczyta, bardziej się zagłębi. Więc na początku jest to Słowo od wieczności. Jakie Słowo? Tym Słowem jest Jezus. Jezus jest pierworodnym całego stworzenia. Wszystko, co się stało, całe stworzenie jest przez Jezusa. I u początku też wszystkiego jest Słowo miłości, bo Bóg jest miłością. Więc On potrafi tylko kochać. Więc Jego Słowo musi być miłością. I to tym Słowem miłości Boga jest właśnie Jezus. Przez Jezusa wszystko się stało. I teraz może się ktoś zastanawiać, ale czy nie można było inaczej? Jakoś prościej? Jakieś zagmatwane teksty? Na początku było Słowo i Bogiem było Słowo i tak dalej.
jakaś historia zbawienia, jakiś Jezus wstający w Betlejem, czy nie można było inaczej? To jest bardzo poważne pytanie, możemy je zadawać, ale postawmy się po stronie Pana Boga, który ponieważ nas bardzo pokochał, to też daje nam wolność. Bo gdybyśmy swoje dziecko przywiązali łańcuchem do kaloryfera, żeby nie zrobiło nic złego, trudno byłoby mówić o miłości. A w miłości raczej, miłość raczej polega na tym, że chcemy je wychować do tego, żeby czyniło dobro. Ale to nie polega na tym, że skujemy go kajdankami na całe życie. Dlatego Pan Bóg daje nam wolność. I kiedy widzimy, że my źle korzystamy z tej wolności, że zrywamy więź z Panem Bogiem, to Pan Bóg się głowi zastanawia, jak to zrobić, żeby szanując im wolność, ich wolność, przyjść z akcją ratunkową, przekonać, wzgardzili moją miłością w raju, ale przekonać ich na nowo o mojej miłości. To wyjdę z siebie, stanę się jednym z nich. Przyjmę na siebie ludzki los, ludzkie cierpienie, wezmę na siebie wszystkie ich choroby, słabości, grzechy, zaniosę to na krzyż, umrę za nich. To jest akcja ratunkowa Pana Boga, który się właśnie zastanawia, jak szanując naszą wolność, ciągle wychodzić do nas z nową, że tak powiem, ciągle na nowo z miłością. I u początku wszystkiego jest właśnie to słowo miłości. Pan Bóg powiedział, kocham i powstałeś. I ponieważ grzech dużo zniszczył w naszym życiu, to Pan Bóg na nowo potrzebuje nas jakoś uzdrowić, zharmonizować. I tak jak to dzieje się między innymi przez chrzest. I tak jak w chrzcie, w Jordanie, kiedy Pan Jezus został ochrzczony, otworzyło się nad nim niebo, z nieba usłyszał głos. Pan Bóg mówi do swojego syna, ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Jakby go na nowo też, nie wiem, umacnia, stwarza. I dzisiaj Anna, dobrze pamiętam? Hanna. I dzisiaj nad Hanną podczas chrztu otworzy się niebo, ponieważ nosi w sercu zranienie skutkami grzechu pierworodnego, to na nowo Pan Bóg wyrzeknie nad nią słowo miłości. Kocham, ty jesteś moja córka umiłowana, w tobie mam podobanie. Więc przez to, że Bóg staje się jednym z nas, umiera za nas na krzyżu, przez to, że na nowo wypowiada słowo miłości, stwarza nas na nowo, chce uzdrowić, zharmonizować to, co grzech pierworodny zepsuł. I też w dzisiejszym czytaniu, w liście do Hebrajczyków, Święty Paweł nam mówi o Jezusie, który jest pięknym odblaskiem Boga. W Ewangelii było, że Boga nikt nigdy nie widział, ale Bóg chce pokazać nam swoją miłość, odsłonić nam swoją miłość. I mówi Święty Paweł, ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały. Tak jak gwiazda czy księżyc odbija światło słońca, tak Jezus jest dla nas właśnie tym blaskiem chwały Ojca. Właściwie to Jezus jest słońcem. Patrząc na Jezusa, widzimy Boga. I zobaczmy, to jest niezwykła godność, Boże dziecięctwo, Boże synostwo. Więc to, co Bóg zrobił ze swoim Synem ukochanym, do którego ciągle komunikuje miłość i komunikowanie tej miłości nazywa się Duch Święty, to samo robi względem nas, chce nas usynowić. Chce i to czyni zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Właśnie usynowienie dotyczy każdego. W sensie na wzór Jezusa czyni nas dziećmi Bożymi. Bo, mówi Święty Paweł, do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Do żadnego z aniołów Bóg tak nie powiedział, a do ciebie tak mówił. Aniołowie nam tego zazdroszczą, że bo Jezus nie jest aniołem, Jezus nie jest czystym duchem, Jezus jest człowiekiem. Jaka niezwykła godność, jaka niezwykła wartość. Bóg nie przyjął ciała ryby, nie przyjął ciała karpia, nie przyjął ciała słonia. Bóg przyjął twoje ciało, żeby cię dowartościować, żeby ci pokazać, że jest z tobą. Więc to jest słowo dobrej nowiny, że Bóg przychodzi do nas, że staje się jednym z nas, że codziennie na nowo mówi kocham i codziennie na nowo cię stwarza.
I właśnie czego potrzebujemy? Codziennie otworzyć Pismo Święte, codziennie przeczytać choćby fragment i usłyszeć to: Boże, kocham. I kiedy usłyszymy to słowo, to Bóg nas stwarza na nowo, uzdrawia nas, daje nam doświadczenie Bożego dziecięctwa. Niech to będzie naszą radością, że Bóg staje się jednym z nas, że codziennie mówi do nas słowo, a to, co do nas należy, słuchać i usłyszeć słowo miłości. Amen.